Nawet z tyłu lepiej widać niż z przodu, co? No właśnie. Tak czy owak, mamy pewną strukturę katalogową. Ile czasu zostało? Pół godziny. Pół godziny, o kurde. No dobra, struktura katalogowa jest. I teraz tak, co byśmy chcieli z tą aplikacją zrobić? Zgodnie z naszym przepisem na dobrą aplikację, dobrą, rentowną aplikację, która zarobi grube pieniądze, grube miliony, uruchamiamy ją. No dobra. Trochę karkołomne to, co? Że uruchamiamy aplikację już teraz? Przechodzimy do aplikacji, do katalogu aplikacji, czyli nauczyciel, Grails, Run App, Vio. Uruchamiam sobie przeglądarkę. Dobra. Dobra. Uruchamia się, uruchamia. Mam takie wrażenie, że jak podłączę monitor, podłączę rzutnik i coś prezentuję, to to wszystko jakoś tak wolniej chodzi. Nie wiem, czy ja w domu jestem taki leniwy, jakoś mi tak... Coś nie działa, nie mam wyjątku na konsoli. No spokojnie, spokojnie. No patrz. Potrzebujesz ich, co? A. Tak, tak. Dobra, jedziemy z nauczycielem. Proszę. Aplikacja? Aplikacja. Co ona robi? No nic nie robi, tak? No bo co ona mogłaby robić? Nic nie zdefiniowaliśmy. Ona wyświetla aplikację, bo jeśli się uparliśmy na Create App i chcemy ją uruchomić, no to coś mamy. To nie jest wiele, ale pamiętajcie o tym, że tak jak przy tworzeniu jakiegoś dokumentu, jeśli mamy stworzyć 20-stronicowy dokument, jaki pierwsza rzecz robimy i kiedy to zrobimy, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Dokładnie. Zapisujemy pusty plik i mówimy, no kurna, połowa roboty za mnie. Tak jest, ja tego doświadczam nie raz. Jak sobie zapiszę tytuł, to mówię 75%. A czasami tytułu nie ma, tylko piszę i mówię, o, mam tytuł. To jest dokładnie to, o czym ja piszę. No i to jest to. Więc tak samo jest w tej aplikacji. No dobra, jedziemy dalej. Uruchamiamy aplikację, mamy ten naszego nauczyciela i teraz. Przyjdzie nam tworzyć coś, o czym wiele nie mówiłem, ale trochę zrobiłem taką zajawkę. Pojęcie, klasa dziedzinowa. Mamy pewne przypuszczenia, co to może być. Mamy czy nie mamy? Mamy, encje, dokładnie. Może nazywamy to encjami sieci JPA, bądź... co tam jeszcze możemy sobie wymyśleć? W Hibernacie to się też encja nazywa. Klasa dziedzinowa w Grailsach. Dobra. No to tworzymy. To zostawiamy. Niech to sobie działa. A co? Idziemy do Sandbox CD Nauczyciel i robimy Grails. Aha, tego teraz nie widać, więc zaraz będzie widać. A czas nieubaganie upływa. Podpierając się Create Domain Class, ściągą Create Domain Class, tworzymy pojęcie. W zasadzie powinienem napisać pierwiastek, ale jakoś tak, pojęcie. Bo to jest taki nauczyciel, który nie uczy tylko chemii, tylko czegoś więcej. Bo to też dla mojej córki. No dobra. Stworzyło się. Dobra. Zobaczmy, co się stworzyło. Czy się zmieniła nasza aplikacja? Sprawdźmy. Nic. Nic się nie stworzyło. I to trzeba pamiętać. Pamiętajcie. Jak sobie przygotuję coś śmiesznego, to się nikt nie śmieje. Ale jak coś powiem i to wcale nie jest śmieszne, to się wszyscy ryją. Co jest? No dobra, muszę sobie to zapisać. Jak to leciało? No dobra. Tak czy owak, pamiętajcie jedną rzecz. Mamy cały czas uruchomioną aplikację, stworzyliśmy klasę dziedzinową. W zasadzie moglibyśmy czegoś oczekiwać, moglibyśmy, ale na naszych oczekiwaniach, nasze oczekiwania niewiele tutaj dały i niewiele mamy tutaj, poza tym, że mamy ten panel początkowy, czyli nic się tak jakby nie zmieniło i to jest klucz do tego, kiedy będę rozmawiał o kontrolera. Przypomnijcie mi o tym. Żebym nawiązał do tego, co tutaj było. Dobra. Mamy swoją klasę dziedzinową. A teraz dla tej klasy dziedzinowej stworzymy coś, co wielu z was może już zorientować się, uzupełnia pewien wzorzec programistyczny, o którym za chwilę. Tworzymy kontroler. Grails create controller. Grails create. Pamiętajcie, że nic nie programuje. Nie nazywacie chyba tego programowaniem. Create controller. Dobra, i pojęcie. Wio. No dobra, tworzy się. Stworzyło się. No i teraz,
Czy moglibyśmy oczekiwać jakichś zmian w naszej aplikacji? Zdecydowanie. Uuu, ale nie takich. Na pewno nie takich. Jest taka uwaga, nawet w tej książce samego twórcy, że czasami to środowisko, które pod spodem, właśnie nikt o to nie zapytał. Uruchomiłem aplikację, obsługuje mi port HTTP 8080, a nikt nie zapytał, a jakie to cuda sprawiają, że to działa? Jakieś przypuszczenia, panowie, panie, pani, panowie, słucham? Dokładnie, dokładnie, Jetty, pod spodem jest Jetty. I to uruchamiając, czyli mamy w tej chwili już w naszym CV, umieszczamy. Hibernate'a, Springa, co tam jeszcze było, Groovy i teraz doszedł nam Jetty, dokładnie. No dobrze. Spróbujmy, może się coś odświeżało. A, coś się odświeżało. Akurat trafiliśmy w ten stan odświeżania i mamy. Co mamy? A, niewielu widać, więc teraz widać. Co mamy? Co się pojawiło? Pojęcie kontroler. I tu pojawia się kontroler, który łączy widok, czyli świat przeglądarki, ze światem naszego modelu, no i innych widoków. To jest cecha kontrolera. Później powiem o jeszcze jednym rodzaju, typie klas w Gravesach, który będzie bardzo podobny do kontrolerów, ale kontrolerem nie będzie. To będą klasy usługowe, ale o tym za chwilę. Dobra, jak myślicie, co on może robić, ten pojęcie kontroler? Właśnie, on robi CRUDA. To się wydaje teraz takie proste, ale wcześniej tego nie było. Ja nie spotkałem się ze szkieletem aplikacyjnym, który w taki sposób tworzyłby mi aplikację. Jeśli chciałem stworzyć aplikację CRUDową, to co robiłem? Odpalałem IDE, NetBeansa, którego teraz używam, a nie, za chwilę będę używał albo Eclipse, albo IntelliJ IDEA, albo Workshopa, albo RADA, albo co tam jeszcze nam przyjdzie do głowy. I jakieś tam aplikacje będą tworzone, ale to środowisko, tą kobyłę musiałem mieć. Teraz mam tylko i wyłącznie Grace. Tylko pamiętajcie, że Grace to nie jest taki typowy szkielet aplikacyjny, nie? To nie jest tylko zwykły jar. Tam jest coś więcej, tam jest Jetty, Spring i te wszystkie rzeczy, które są w albo zamierzacie wpisać do CV. No dobra, jeszcze jedna rzecz, która warta jest ujęcia i podkreślenia. Zauważcie, co ja wyspecyfikowałem na linii poleceń, a co mi się utworzyło, co jest widoczne w przeglądarce. Zrobiłem tak, Grace Create Controller pojęcie, a tu mamy pojęcie controller. I to jest jedna z konwencji Grace'a. Każdy kontroler kończy się nazwą controller. Nie doszedłem do momentu, w którym stwierdził, że można tak skonfigurować Gravesy, żeby kontroler nie nazywał się, nie miał w nazwie tego przyrostka. Przyrostka? Słucham? Przyrostka, no dobrze. Okej, nie będzie postfiksu. Nie wiem, czy to lepiej brzmi. Który się kończy na kontroler. Suffix. Tak, no dobra, i zobaczymy, co mamy. I teraz będzie. Rzecz, która jest o nie. A, właśnie. Ktoś powiedział o tym, że nie ma wyjątku, więc okazuje się, że nie działa. Jeśli ktokolwiek czytał mój blog, nie wiem, się tutaj nie zwali, bo to będzie śmieszne dopiero. Jeśli ktokolwiek czytał mój blog, to wiedział, że zadałem dokładnie to pytanie. Czy ktoś czytał mój blog i czytał to pytanie, które właśnie dotyczyło tego? Jaki blog? No właśnie. Właśnie. No dobra, to mnie trzymacie, no dobra. Powiem wam jedną rzecz, że stworzyłem kontroler, ale ten kontroler, działając zgodnie z konwencją, mówi tak. Wywołujemy kontroler, jak, to też jest konwencja,